moim zdaniem ludzie albo się obudzą, widząc co się dzieje, albo się obudzą, jak już nie będą mieli co do gara włożyć. Ale prędzej czy później się obudzą. Jedynym problemem, jaki my mamy, to jest policja. To jest polska policja, bo to ona utrzymuje te nielegalne nakazy i ten porządek. Bo gdyby policja zauważyła, że to oni tak naprawdę trzymają pieczę nad tym, co się dzieje i oni upewniają się, że te wszelkie nielegalne rzeczy są wprowadzane, to by tego nie było. Tylko i wyłącznie policja ma wpływ na to, co się dzieje. Tutaj moim zdaniem apel powinienem taki, powiedzmy, wystosować do policji. Wy też macie rodziny. Macie rodziców, dziadków, sąsiadów, bliskich i wasze dzieci też będą żyły w świecie, który dla was, dla nich kreujecie. I tutaj ja tylko wykonywałem rozkazy, nie jest żadnym argumentem, bo SS-mani w Norymberdze, którzy palili Żydów, też powiedzieli, że tylko wykonywali rozkazy. Waszym obowiązkiem, obowiązkiem policjanta jest odmówienie wykonania nielegalnego rozkazu. To nie jest wasz przywilej, to nie jest wasza opcja, to jest wasz obowiązek. I to mówi ustawa o policji. Na szczęście w tej chwili, bo mam też kontakty w policji, to dosyć wysoko, mniej więcej jest 50 na 50.